No fajnie się udało wygrać ten pierwszy bieg juniorski w Ekstralidze, mój pierwszy wygrany bieg. A w tym drugim no to już trochę inaczej, bo przywiozłem to zero, ale w trzecim biegu walczyłem i pomimo wykluczenia Thompsona i tak bym był zadowolony z zawodów. No, staram się nie skupiać na, pomaga mi to, jakby nie myślę o zawodach, po prostu nie myślę o tym, z kim jadę, co po prostu jadę pod taśmę i staram się wygrać bieg. No, rozmawiamy, jak idziemy razem, no to wiadomo, żebyśmy sobie nie przeszkadzali, gdzieś tam sobie zakładamy, gdzie byśmy pojechali i po prostu staramy się patrzeć na siebie. Ja w Toruniu właśnie lubię bardzo jeździć. W zeszłym roku miałem tam, nie wiem, trzy razy jeździłem, miałem trzy zawody. I no, miejmy nadzieję, że pójdą tak jak w zeszłym roku, czyli dobrze i trzymam kciuki za to. Zawsze, no, miny nie są zawsze za wesołe, gdy się mecz przegrywa u siebie. No na pewno zabrakło różnego zespołu i od pierwszego biegu przy wykluczeniu Krzysia Kaczaka ten mecz zaczął się nam sypać. Jedyny pozytyw tego, że w ostatnich dwóch meczach bardzo dobrze jadą juniorzy, walczą, te punkty nie są gdzieś za darmo, tylko naprawdę ciężko walczone i widać tą ambitną jazdę na torze, więc z tego się tylko można cieszyć w przyszłości. No właśnie, co zmieniło się z tymi juniorami? No, tak naprawdę ten zjeźdź jest zresztą bardzo nerwowa jazda, w tym roku no, parę biegów po profesorsku. Po pierwsze starszym zawodnikiem jest, to jest jedna rzecz, tak? To nie trzeba ukrywajmy. Troszeczkę zmienił podejście do sportu i mi się wydaje, że na pozytyw. A Mateusz, no, wiadomo, jest wypożyczony z Gorzowa, ale od początku bardzo często przychodzi, pyta się, rozmawiamy, jakimi ścieżkami mają jechać, jakimi przełożeniami, więc wyciągamy wnioski, więc myślę, że będzie to ku dobremu szło. Ale mówię, no ale to nie wystarczyło na to, żeby wygrać dzisiaj z Gorzowem. Staramy się mówić o pozytywach, więc nie mówmy o braku komunikacji w drużynie w części seniorskiej. Powiedzmy o tej komunikacji wśród juniorów, bo ja widziałem, jak oni ze sobą nawet rozmawiali przed biegiem. Kto wjeżdża do wewnętrznej, kto do zewnętrznej. No jak to wygląda w praktyce? No tak, no przecież no już, no wiadomo, tor, bieg weryfikuje różne sytuacje na torze, które są, ale mniej więcej przed biegiem trzeba się umówić, mniej więcej jak to jechać. Ja tak samo im tłumaczę, że mają po prostu patrzeć na siebie i nie przeszkadzać sobie i jechać optymalnymi ścieżkami, które są na danym torze. Chodzimy przed zawodami i w czasie zawodu cały czas obserwujemy tor i z nimi rozmawiam, żeby wiedzieli, w których miejscach jechać, bo wiadomo, oni są młodymi zawodnikami, trzeba im taką informację przekazywać. Jaka jest myśl zespołu? Atmosfera chyba nie jest zła, no nie wiem, dlaczego ktoś mówi, że jest zła, no. Zawsze są jakieś niesmaki między zawodnikami, to jest normalna rzecz, przecież ja też kiedyś idziłem, wiem jak nieraz jest, że gdzieś nieraz się nie wychodzi to, co jest i ja bym nie dmuchał tego balenika. Jeżeli coś jest, to jest szybko wyjaśniane i myślę, że z tym nie ma problemu. Problem jest to, że nie zdobywamy punktów i mecz przegrany u nas, no, wygraliśmy w piątek, dzisiaj przegraliśmy, więc ale walczymy dalej, no i co? Będziemy robić wszystko, żeby nasze mecze lepiej wychodziły, wygrywać się. Przed nami Toruń. Jakie nastawienie przed tym, tak naprawdę, twoim matecznikiem kilku tutaj chłopaków? Nie wiem, to trzeba się, no, my zawsze idziemy po wygrane wszystko, no i będziemy wszystko robić, żeby zawodnicy byli dobrze przygotowani. Ile razy będą chcieli, będą trenować, więc z tym nie ma problemu. I to robimy wszystko, żeby zawodnicy mieli dobre warunki. Cieszymy się bardzo z tej wygranej, dziękujemy gospodarzom za fajną walkę, naprawdę Torek bardzo dobrze przygotowany, zero dziur, naprawdę było też można zrobić fajne ściganie, o ile już się dopasował motor mi w pierwszej połowie zawodu. Miałem delikatny problem z prędkością, ale później już znalazliśmy to coś i cieszymy się z tego. Właśnie jak oceniłbyś ten grudziąski tor, bo chyba było ponownie twardo. Tu nie ma jakby co oceniać, bo tu już od parę lat jest to samo. I to jest taka geometria, po prostu może ten obiekt po prostu tu nic innego się chyba nie da zrobić, bo jak tutaj, ja nie wiem, by się zrobiło, nie wiadomo jak przyczepnie, no to chyba później by było ciężko się złożyć w te łuki, także wiemy, że jest grudziąc, jest twardo i zawsze to jest, co roku trzeba znaleźć te fajne silniki, te ustawienia i to jest taki trochę dla zawsze drużyny gości,
taki trochę hazard, że ci się trafi od początku, ci się nie trafi i jak się nie trafi, to żebyś szybko później trafił z tym ustawienia, bo naprawdę tutaj trzeba znaleźć to coś. Trzy kolejki, trzy wygrane po waszej stronie, czy kluczem do waszej formy jest zespołowość? Na pewno zespołowość i jest fajna atmosfera. Wszyscy zawodnicy jadą bardzo dobrze. Do tego mówię, sztab szkoleniowy robi super, mega robotę. Klub, działacze i po prostu cały zarząd stwarza nam warunki, w których my możemy się czuć bardzo komfortowo i możemy się skupić tylko i wyłącznie na sporcie i na tym to polega i wtedy widać efekty. Dziękuję bardzo. Dziękuję.